Najdroższy pies świata kosztował 12 milionów huanów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 8 milionów złotych. Był to mastif tybetański, który został sprzedany w 2014 roku. Tybetańskie mastify są w Chinach uważane za symbol statusu społecznego i luksusu, a ich wysokie ceny wynikają z rzadkości, wielkości oraz majestatycznego wyglądu. Kupujący chiński deweloper nieruchomości miał nadzieję, że pies przyniesie mu szczęście i dobrobyt. Zostaw lajka i obserwacje, aby nie ominąć kolejnych ciekawostek.